Prawo i Sprawiedliwość chce wydłużenia zamrożenia cen energii elektrycznej i gazu. Te mają wzrosnąć i to sporo, od lipca. W całym kraju ruszyła już zbiórka podpisów przeciwko podwyżkom. Paweł Jędrusik. Zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop podwyżkom od lipca Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło już kilka dni temu. Teraz akcja rusza w Gliwicach, a podpisy będą zbierać lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości. Już wcześniej premier Donald Tusk zapowiedział dopłaty do mediów dla najbardziej potrzebujących. Dopłaty będą dla najuboższych, natomiast ten projekt obejmuje wszystkich. Pytanie o kryterium najuboższego. Otóż w mojej opinii Polska przez ostatnie 10 lat, a zwłaszcza przez ostatnie 8 lat, stała się jednak krajem klasy średniej. I ta klasa średnia raczej na tych dopłatach nie skorzysta. Na razie chodzi o to, aby przedłużyć zamrożenie cen gazu i prądu o kolejne pół roku. Głównie w rejonie Urzędu Miasta, tam będziemy mieli ustawiony stolik. Wymogiem złożenia obywatelskiego projektu ustawy jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów. Zbiórka jest organizowana w całej Polsce. Liczę na to, że szybko uda nam się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Dwa dni temu premier Mateusz Morawiecki informował, że PiS zebrało już kilkadziesiąt tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.